Drodzy Państwo, naszym i Państwa gościem jest Hanna Hartowicz, założycielka i organizatorka Festiwalu Filmów Polskich w Nowym Jorku. Witamy serdecznie, Haniu. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Droga Haniu, to już 9. festiwal, prawda? Jak zwykle zapewne cieszyć się będzie bardzo, bardzo dużą frekwencją, ponieważ zobaczyć dobre polskie filmy w Nowym Jorku jest bardzo, bardzo trudno. Jeszcze dokładkę na ekranach kinowych to już w ogóle praktycznie niemożliwe. Dlatego bardzo się cieszymy, że jesteś dzisiaj z nami. Bardzo się cieszymy, że festiwal cały czas istnieje i rozwija się. I czy mogłabyś nam powiedzieć coś więcej na temat tegorocznego programu festiwalu? Festiwal już jest 9. I rzeczywiście pokazaliśmy do tej pory bardzo dużo polskich filmów i cieszę się, że te filmy przychodzą też z różnych stron, że pojawiają się w Trajbece, pojawiają się w innych miejscach i wciąż jest zainteresowanie naszymi filmami, bo i w nowej kinematografii, i w tej kinematografii, którą reprezentuje młodzież, i stare polskie filmy warto oglądać. W tym roku zrobiliśmy troszeczkę inny program niż zawsze. Podzieliłam go jak gdyby na dwie części. To są filmy klasyczne i filmy współczesne, nowe. Zresztą od 9 lat pokazujemy filmy młodego pokolenia polskich filmowców. Niektórzy na naszych oczach, jak Sławek Fabicki na przykład, rozwinęli się i zrobili już duże fabuły. Ale przez te kilka lat, kiedy ich zapraszam, to zaczynali od tego, że byli studentami. Ja chciałam Państwa szczególnie zaprosić na wyjątkowo piękny majstersztyk polskiej kinematografii Ziemię obiecaną Andrzeja Wajdy. No, klasyka, już klasyka, klasyka. Klasyka, klasyka. Proszę sobie wyobrazić, że ten film powstawał w 1974 roku, skończony był w 1975, czyli obchodzi prawie 38 lat ma ten film pan Andrzej. I otarł się o Oscara. Przegrał za Kirą Kurosawą, to był 75 rok, ale to była polska nominacja do Oscara. Pan Andrzej Wajda, który jest patronem honorowym naszego festiwalu od samego początku i co roku mnie pyta, jak tam wszystko i czy jest w porządku i czy może jakoś pomóc. Oczywiście nie śmiem go prosić o żadną pomoc, ale co roku pokazujemy jakiś film Andrzeja Wajdy. No i w tym roku udało się zdobyć film, który jest zrestaurowany cyfrowo. To jest wspaniały projekt zarządu polskiego kina w Polsce, że restaurują klasykę polską, czyli cała szkoła polska, wszystkie filmy polskie, te najwspanialsze, najcenniejsze, począwszy od właśnie kanału pokolenia i pierwszych filmów Wajdy, Munka, zostały zrestaurowane cyfrowo. I to jest znakomity dźwięk, piękny obraz i dla tego kina, dzięki naszemu konsulatowi, który popiera ten pokaz, no i nasz festiwal również, będzie projekcja w Museum of Moving Image na Astorii 8 maja o godzinie 7 wieczorem i bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Pan Andrzej Wajda napisał mi: tak bardzo się cieszę, że pokazujecie Ziemię obiecaną, bo to jest jeden z moich najbardziej ulubionych filmów i nie wiem dlaczego, my wiemy, w ogóle nie był pokazywany w Ameryce, co mnie bardzo zdziwiło. On był pokazywany na przeglądzie pana Andrzeja Wajdy w Lincoln Center, ale to raz chyba. Nie miał dystrybucji, nie jest na kasetach. Także nowa wersja, przepiękna, wspaniała, w pięknych barwach. Będzie można docenić całe piękno tego filmu, naprawdę. Tak. Ja ten film znam niestety tylko no z właśnie, telewizji. Znamy go z telewizji, zupełnie... z małych odcinków. Tak, pokrojone troszeczkę. A to będzie troszeczkę. Całość. I tam właśnie ci trzej nasi aktorzy, którzy mieli wtedy po 20 parę lat, Daniel Olbrychski, Andrzej Seweni, Wojciech Przoniak, zagrali brawurowo, właściwie ich wielkie kariery, które oglądamy przez te dokładnie. Wszystkie lata, te wszystkie kariery się zaczęły właściwie przy tym filmie. Ziemi okay? obiecanej możemy rozmawiać bardzo długo, ale ja chciałam się zapytać udać się jeszcze, i obejrzeć do kina, prawda? Chciałam się zapytać, co jeszcze z klasyki będzie można zobaczyć? Tak, klasyki jeszcze jeden film. Pokażemy historie miłosne Sztura. Sztura.
Pan Jerzy Sztur będzie niedługo gościem w Nowym Jorku. Będziecie i zastanawiałam się nad tym, czy Wodzirej, czy ten film, ale tutaj jest reżyserem, gra i jest reżyserem. I to jest jeden z takich naprawdę świetnych, lekkich filmów, ale głębokich i znakomicie zrobionych. Podobnie jak Ziemia Obiecana, no ja trochę mówię jak filmowiec, ale proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą w filmie jest dobry scenariusz. Tak jak czytamy gazetę i bardzo ważna jest struktura dobrego tekstu, prawda? Tak samo w filmie, tyle się dzieje. Te dwa filmy mają znakomitą strukturę, mają ten scenariusz, który nas wciąga i tego się powinni uczyć nasi młodzi filmowcy. Ja obejrzałam w tym roku bardzo dużo filmów, które przysłali mi adepci różnych szkół filmowych. Co pani wybrała? I wybrałam kilka filmów z różnych powodów. Wybrałam film Dominika Matwiejczyka, bo jest on jak gdyby takim współczesnym pytaniem młodzieży na temat ich losu, ich miejsca, ich wątpliwości na temat wojny i frustracji z powodu tego, że muszą gdzieś tam jechać do Afganistanu. Poza tym Dominik wierzę w jego talent. Mam nadzieję, że zrobi kiedyś dobrą fabułę. Zaprosiliśmy film pana Polakowskiego, który oni zrobili film i myślę, że to by może być ciekawy film dla naszej młodzieży. Bo są to krótkie filmy, są krótkie formy. To są filmy takie do pół godziny. I ten film też jest dokumentem i to są wywiady z młodymi ludźmi, którzy opuścili Polskę i pytają się ich dlaczego. Co ich od Polski odpycha? I co ich przyciąga, do pracy różnej, dziwnej, czasami trudnej. I takie rozmowy. Nawet myślałam o tym, że może powinno się u nas zrobić taki film, ponieważ bardzo dużo młodzieży przyjeżdża i nagle dlatego ta Ziemia Obiecana jest taka aktualna, że ta Ziemia Obiecana, to, że to miasto, Nowy Jork albo tamte miasta dają takie poczucie, że to będzie sukces, że to będą pieniądze, że to będzie, a jaka jest cena, prawda? Bo niektórzy płacą cenę wyższą niż życie, poświęcając przyjaźń, rodziny, bliskość swojego kraju, no ale wszyscy tu jesteśmy. Co się zmieniło w tym roku? Gdzie będzie można oglądać filmy? Bo zdaje się, że to będą trochę inne miejsca niż w poprzednich festiwalach. Tak. Przez wiele, wiele lat, chyba 7, robiliśmy festiwal w Anthology Film Archives na Manhattanie, na drugiej ulicy, drugiej Avenue. W zeszłym roku próbowaliśmy na Williamsburgu i myślałam, że to będzie super, bo Polacy mają blisko i dojdą. Okazuje się, że było za daleko, bardzo byli niezadowoleni z tego, że trzeba iść pieszo od metra. Więc w tym roku zrobiliśmy jeszcze inny eksperyment. Zaczynamy festiwal w Museum of Moving Image 8 maja i następnego dnia, również 9, będzie film Jesteś Bogiem również w tym miejscu. To jest naprawdę piękne kino, wspaniały ekran, taki jak się powinno oglądać filmy, największe. 10 maja spotkamy się w Instytucie Piłsudskiego i tam pokażemy film fabularny Sztura, Historie miłosne. Natomiast w sobotę, to jest nowe miejsce dla festiwalu, miejsce, które znajduje się w samym sercu Greenpointu na 77 Kent w Centrum Polsko-Słowiańskim. I tam pokażemy trzy filmy, o 4, o 6, o 8, Supermarket Macieja Żaka, Juma Piotra Mularczyka z Kasią Figurą w roli głównej. W Centrum Polsko-Słowiańskim pokażemy też polską komedię, taką dla osób, które lubią kino lekkie, miłe i przyjemne, taka polska Driving Miss Daisy. Z Ewą Wiśniewską, którą wszyscy znają i kochają, i z Dzięgielem. Także
Jest rozmaitość, jest film młodzieżowy, ostry, jest film poważny i jest komedia. Jest Róża tak, jeszcze, prawda? Z tak, Mrożowskiego to są trzy filmy, które będą w sobotę. Natomiast zakończenie całego festiwalu odbędzie się w kinie, w którym się to wszystko zaczęło, w Anthology Film Archives. O godzinie 2 pokażemy film Róża, który ja osobiście uważam za jeden z najznakomitszych obrazów, jaki powstał w Polsce. To jest film trudny, ale myślę, że po tych wszystkich latach nasi widzowie umieją już odbierać i doceniać dobre kino. Smarzowski jest znakomitym reżyserem, jego warsztat jest niezwykły, praca z aktorami zupełnie niesamowita. Film jest trudny, wymaga znajomości polskiej historii, wymaga znajomości realiów, w jakich się to działo. Porusza tematy, o których nie mówiono do tej pory w polskim kinie i dlatego myślę, że ci z Państwa, którzy nie zdążyli wcześniej obejrzeć Róży, bo była już parę razy pokazywana na zakończenie festiwalu, zechcą przyjść do nas, do Anthology, gdzie żeśmy wszystko zaczynali 9 lat temu, na film Róża, który polecam. Zresztą polecam wszystkie filmy i można znaleźć opisy filmów na stronie festiwalu New York Polish Film Festival www.nypff.com. No i na pewno znajdziemy je w nowym dzienniku, bo o festiwalu będziemy pisać. Więc... Dziękuję bardzo nowemu dziennikowi za to, że nas od lat popieracie, bo bez was państwo byście się nie dowiedzieli. No, wydaje mi się, że naszym obowiązkiem jest wspieranie znakomitych polskich filmów i sprawianie, żeby poznano je także poza granicami naszego kraju. Haniu, bardzo, bardzo dziękujemy Ci za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. A Państwa zapraszamy na dalszą część naszego programu.